Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn. Od ostatniego Pixelboxa minęło już trochę czasu, a to dlatego, że wiele rzeczy zło nałożyło się na siebie i niestety dopiero dzisiaj jest dzień, kiedy jestem w stanie go nagrać. Po pierwsze, paczka majowa dotarła do mnie dopiero w okolicach 8-9 czerwca, dlatego, że niestety zaginęła podczas podróży i jak już przyszedł ten dzień tego 9 czerwca, kiedy dostałem tą paczkę, już stwierdziłem, dobra, do 15 czerwca już jest tak bardzo blisko, że może w takim wypadku poczekam na kolejną paczkę i nagram wszystkie naraz. W międzyczasie miałem ślub, także tutaj jest potwierdzenie tego, że miałem ślub i podróż poślubną, więc niestety dopiero teraz 23. Nie, co ja mówię, jakiego 23, 28 czerwca jestem w stanie do tego usiąść faktycznie i ponagrywać te pixelboxy, dlatego też wstępu już dłużej nie będę jakoś przedłużał, jakoś bardzo, bardzo, bardzo mocno i będzie to bardziej uproszczona forma pixelboxa, czyli ominiemy całe podsumowanie na sam koniec wszystkich paczek. Mam nadzieję, że Wam się podoba, jako pierwszy będzie rozpakowany pixelbox czerwcowy, dlatego że jest świeższy i więcej osób mogło go jeszcze nie widzieć, zaś jako drugi będzie rozpakowany pixelbox majowy, więc tutaj na ekranie też będą adnotacje, jeżeli będziecie chcieli przeskoczyć do konkretnej części Pixelboxa, którego chcecie obejrzeć. Ja tymczasem nie przedłużam, nie przynudzam i przejdźmy do samego unboxingu. Dobrze, mam nadzieję, że wypakowałem dobre pudełko z tych dwóch paczek, które posiadałem. I tak, zaczynam tak jak mówiłem od czerwcowego pudełka, czyli tematu, który bodajże brzmiał old school. Nie retro, a old school, ale tak naprawdę sprowadza się to do tego samego. Pudełko jest mocno poobijane, akurat to czerwcowe. No i tak, mamy bibułeczkę, znaną i lubianą, troszeczkę ciemniejszą niż zwykle, no ale trudno. To się nie chce podrzeć. Okej, tak, dobrze pamiętałem, że to jest temat old school i na szczęście również dobrze trafiłem, jeżeli chodzi o tematykę i o to pudełko, które wybrałem. I teraz tak, od czego by tu zacząć? Od fajnej rzeczy, bardzo fajnej. Jest to tacka na lód tetrisowa, czyli będziemy mogli sobie zalać całą tą tackę. Mam wrażenie, że niestety... A nie, dobra, jest silikonowa. Bo się zastanawiam, czy ona jest czysty plastik, czy silikon. Będziemy mogli w miarę łatwo te wszystkie klocki tetrisowe sobie z tego wyciągnąć. I będziemy mogli sobie stworzyć naprawdę bardzo fajne drinki. Więc tak naprawdę już mieliśmy tackę, znaczy tę formę do lodu BB-8. Teraz mamy tę formę do lodu tetrisową. Tak naprawdę w przypadku imprezy nasze, czy nawet po prostu odświeżenia się jakimś sokiem w gorące letnie dni, które, jak dobrze wiemy, nadchodzą coraz mocniej, coraz intensywniej, będziemy mogli się odświeżyć takimi kostkami lodu z Tetrisa. Także bardzo fajny. Bardzo fajny przedmiot. Już mi się pierwszy przedmiot bardzo podoba. Drugi to jest związany z Super Mario. Zaczniemy od tych takich największych. Mini Question Block Light. Serio? Wow. No to powiem Wam, że w tym momencie już ten oldschoolowy Pixel Box wychodzi na prowadzenie, jeżeli chodzi o jedno z moich ulubionych pixelboxów, jakie mamy. Bo z tego, co dobrze rozumiem, to mamy tutaj lampkę z Super Mario, która teoretycznie... coś mi wyleciało, instrukcja prawdopodobnie. Zaraz ją sobie wyciągniemy, ale ona jest na baterię, ok, czyli ona będzie na bateryjki. Będę musiał się w nie zaopatrzyć, nie będę jej testował na żywo, ale będziemy mieli taką lampkę, którą jak sobie naciśniemy, to będzie świeciła, a jak ją drugi raz naciśniemy, to będzie się wyłączała. I z tego, co widzę, to tak, wykonanie jest fajne, bardzo fajne, taki lekki plastik, więc na pewno nie będzie, jak można by spokojnie położyć na półeczce, która, nie wiem, może utrzymać tylko niewielkie ciężary, także ta lampka na pewno nie będzie uderzała. No i tak jak mówię, no tutaj na dole mamy przycisk, więc tą lampeczkę, jak sobie postawimy, to możemy cyk, będzie się paliła, cyk i będzie gasła. Ekstra. Bardzo fajny przedmiot i akurat brakowało mi w sumie czegoś na szafeczkę nocną, więc to będzie rzecz, która na pewno na tej szafeczce nocnej stanie u mnie w sypialni. Także ekstra. Bardzo się z tego cieszę. Także drugi przedmiot zarąbisty. Mam nadzieję, że będzie teraz tylko i wyłącznie lepiej. Kolejny przedmiot to bodajże notatniczek w kształcie Game Boya, jeżeli dobrze czuję to pod palcami. Już wyciągamy. Tak jest, notatnik. Prosty, schludny, gameboyowy z Super Mario. I tutaj jest z tym, z takim... To jest bodajże Super Mario World na Game Boya Classica.
bo on nie był taki, to nie był klasyczny Mario, tylko to były takie trochę inne poziomy i właśnie się między innymi walczyło z lwami. Nawet niedawno odpalałem sobie tą część na swojego Game Boya. Także niedawno nawet grałem w tą część. W każdym razie notatnik, no jak notatnik. Czysty, prosty, w kształcie Game Boya, z wyglądem Game Boya i z takim pseudo ruszającym się ekranem, jak widzicie tutaj na ekranie. Mario sobie podskakuje, ten lew sobie podskakuje i z tego co pamiętam ta walka, każdą walkę trzeba było przechodzić jak Bowsera, czyli skoczyć tutaj na ten kawalątek, no ale to jakby to nie jest ważne. Notatnik, spoko, też na plus. Kolejną rzeczą, koszulkę sobie zostawimy na sam koniec. O, fajne, też super. Naklejki na laptopa czy na telefon związane z Pac-Manem. Może to szybko rozpakuję, zobaczymy sobie. Jak one tam się prezentują na żywo w środku, jeżeli uda mi się to łatwo zrobić, to nie jest takie proste, bo te wszystkie kleje zawsze są na tyle mocne, że odklejenie tego zabezpieczenia nie należy do rzeczy najłatwiejszych na świecie, ale się udało. Dobra, jeżeli chodzi o naklejeczki, fajnie wyglądają, dużo różnych rzeczy i widzę, że też jakbyśmy się chcieli pobawić, to możemy się pobawić tworzenie labiryntu, czyli samemu stworzyć sobie labirynt na przykład na laptopie czy na telefonie komórkowym i te nalepki na pewno się przydadzą. Już były naklejki z Gwiezdnych Wojen, więc jeżeli Gwiezdne Wojny Wam nie podpasowały, to możecie wykorzystać sobie naklejki z Pac-Mana. Mi się bardzo podobają i szczerze powiem, gdybym miał laptopa, to prawdopodobnie bym sobie te naklejeczki pewnie przykleił gdzieś z tyłu, bo chyba nawet mi się podobają bardziej niż te z Gwiezdnych Wojen. Są bardziej kolorowe, takie w stylu retro, pikselowym, Excel. Super sprawa. Dobrze, i kolejną rzeczą jest koszuleczka błękitna. Fajnie. Właśnie ostatnio narzekałem na to, że mam same czarne koszulki w zasadzie, więc błękitna koszulka mi się przyda. I... O! Fajna. Fajna koszulka z Sonikiem, co prawda nadruk tutaj z samego Sonika bym powiedział jest taki dziwny, trochę niechlujny, mam wrażenie, sam ten obrazek. Aczkolwiek no, jeżeli chodzi o tekst, when this baby hits you 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Okej, pierwszy raz się spotykam chyba w zasadzie z tym, żeby był jakiś rodzaj wulgaryzmu w takiego rodzaju pudełku, ale spoko, ja jestem jak najbardziej za. I to jest też Pixelbox Exclusive i nie ma już teraz plakietek. Bardzo możliwe, że majowym też nie ma, jeszcze majowego nie sprawdzałem. Nie ma plakietek, tylko jest też taki nadruk, że jest to Pixelbox Exclusive. Jeżeli to jest ekskluzywna koszulka dla Pixelboxa, to szkoda, że nie jest przystosowana na polski rynek, czyli 88 na przykład kilometrów na godzinę, a nie mil na godzinę. No ale no to już powiedzmy, nie będę się z tym kłócił. W każdym razie koszulka spoko, błękitna z Sonikiem. I dosyć zabawna, jeżeli chodzi o ten tekst, jest dosyć zabawna, także na pewno też ją będę nosił. No dobrze, i cóż my tutaj mamy jeszcze w środku? Przypinka standardowo, classically trained, też bardzo fajna, mówię, tak jak powtarzam sobie w każdym nagraniu, jestem fanem tych naklejek i przypinek, które nie są bardzo takie, wiecie, agresywne, jeżeli chodzi o to, że są z Pixelboxa, a są moim zdaniem zrobione w bardzo ładny sposób. Także też kolejny plus. No dobrze, i przejdziemy sobie klasycznie przez checklistę, czy wszystko na pewno dostaliśmy. Numer 1. Przenośna konsola z papieru, czyli licencjonowany notes kieszonkowy w kształcie Game Boya. Zgadza się. Numer 2. Klocki na lato, czyli licencjonowana forma do lodu w kształcie klocków z gry Tetris. Zgadza się również. Światełko z wodociągów, czyli licencjonowana lampka z serii gier Super Mario. Zgadza się, mamy ją. 4. Dużo kulek i duchy, czyli licencjonowany zestaw naklejek z gry Pac-Man. Zgadza się. Jeż, który powrócił do przyszłości, czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w czerwcowym Pixelboxie. Okej, teraz do mnie dotarło, czemu to jest 88 mil na godzinę. Jestem idiotą. Dobrze, że nie ma kilometrów na godzinę, tylko że są mile na godzinę, bo to jest tekst prosto z powrotu do przyszłości i żeby DeLorean mógł się cofnąć w czasie, musiał osiągnąć prędkość 88 mil na godzinę. Jestem idiotą, ale na pewno już do tego punktu, już na pewno w komentarzach ktoś był w stanie to skomentować, że to jest odniesienie do powrotu do przyszłości, którego ja nie wyłapałem. A bo powinienem, bo czcionka faktycznie jest zrobiona w sposób powrotu do przyszłości i cała ta grafika wygląda jak powrót do przyszłości. Więc no po prostu mój błąd. I numer 6, certyfikat klasycznego treningu, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie, przypinka, tak jak mówiłem, jest również bardzo fajna. Tak, czyli w ogólnym rozrachunku Pixelbox czerwcowy, Pixelbox old school
jest świetny. Był warty moim zdaniem całkowicie w 100% tej ceny, którą za niego zapłacić, trzeba było zapłacić. I jeżeli ktoś tego Pixelboxa nie dostał, może troszeczkę sobie pluć w brodę, że jednak go postanowił nie zakupić. Największe obawy mam co do koszulki, bo ten nadruk wygląda, mówię, troszeczkę moim zdaniem niechlujnie, ale cała reszta jest ekstra i jestem bardzo zadowolony z każdego przedmiotu, który w tym czerwcowym Pixelboxie był i to jest moja konkluzja, że był warty tej ceny. Dobrze, to jest na tyle, jeżeli chodzi o czerwcowy Pixelbox. Jeżeli macie jakieś pytania co do niego, to zadawajcie je w komentarzach. Ja oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć, a my tymczasem przechodzimy szybko do majowego Pixelboxa, tego zaległego, związanego z Marvelem. Dobrze, i mamy pudełko Marvela. Marvelowskie pudełko jest bardzo ciężkie w porównaniu do wszystkich innych pudełek, więc się zastanawiam, cóż tam znajdziemy w środku. Jeżeli chodzi o to pudełko, jestem strasznie podekscytowany, bo okej, jest to prawdopodobnie spowodowane filmami, ale jestem dużo większym fanem Marvela niż DC. I dlatego to pudełeczko bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało i byłem bardzo podjarany, jak zobaczyłem taką tematykę. No dobrze, wow, od razu jest checklista na dzień dobry. Dobrze, 26-28 maja, to już jest niestety dawno, dawno po. Był festiwal fantastyki Cytadela w Nowym Dworze Mazowieckim, w Twierdzy Modlin i była to 30% zniżka na wejście. Fajne, także... Okej, to jeszcze jakieś informacje na temat tego festiwalu. Fajne, szkoda, że jest po czasie, niestety, ale no cóż zrobić. Dobrze, pierwszą rzecz, którą mamy, to jest Deadpool, pluszowy Deadpool. Duży pluszowy Deadpool biały, jeżeli chodzi o... Okej, mogę powiedzieć tak, że jestem fanem Marvela, ale nie jestem aż takim fanem, że dokładnie znam wszystkie różne alternatywne wersje postaci. No okej, to jest Deadpool w białym stroju. Z tego co wiem, to w każdym Pixelboxie były różne pluszaki. Można było trafić chyba bodajże na Star-Lorda, na Ironmana, na Kapitana Amerykę. Także było kilka różnych pluszaków, na które można było trafić. Nam się trafił biały Deadpool. Ja Deadpoola lubię, film mi się bardzo podobał. Nie jestem jakimś super wielkim fanem, tak jak mówiłem, że wszystkie komiksy, nie wiem, łykam jak szalony. Aczkolwiek pluszak fajny, taki do postawienia sobie, nawet w tym kartoniku, żeby po prostu stał. Bo wydaje mi się, że jak się go wyjmie z kartonika, to niestety stać przestanie. Także no, ewentualnie można sobie postawić na półkę. Fajny, taki przyjemny pluszaczek. Kolejną rzeczą dużą, koszuleczkę sobie zostawimy na sam koniec. Kolejną rzeczą dużą jest kubek. Kubek ze Spider-Manem, biorąc pod uwagę, że już niedługo, bo bodajże chyba za 2,5 tygodnia będzie miał premierę Spider-Man Homecoming, to jest to bardzo wow, w ogóle wow. Już wiem, co było takie ciężkie, ta szklanka jest tak cholernie ciężka, jest z tak grubego szkła zrobiona, że... Tak, że nie dziwię się, że to pudełko było takie ciężkie. Dobrze, to jest duża szklanka. Jeżeli chodzi o szkło, to tak jak mówiłem, jest bardzo, bardzo, bardzo grube. Wykonane porządnie, fajne. Wygląda moim zdaniem bardzo fajnie ta szklaneczka. I rzeczą wartą odnotowania jest to, że nie ma się co martwić, jeżeli chodzi o nadruk, który stoi na szklance, że na przykład nam się zmyje podczas mycia, bo jest wewnątrz szkła. On jest... Wydaje mi się, że ten kubek jest zrobiony z podwójnej warstwy szkła i cały ten nadruk, cały ten wzór jest między warstwami szkła, więc tutaj na spokojnie nie ma się co martwić, ta szklanka wytrzyma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i nawet wydaje mi się, że jest to tak grube szkło, że nawet jeżeli by nam lekko upadła, wiadomo, nie jest jakiejś 3 metrów wysokości, ale po prostu z ręki, to nie powinna się raczej rozbić. Nie będę tego testował, ale tak mi się wydaje. Także szklanka bardzo fajna. I myślę, że tak, w połączeniu teraz z tymi tetrisowymi kostkami lodu można sobie jakieś dobre odświeżacze na lato w niej zapewnić. Kolejna rzecz, którą mamy, to są nakładki na klucze. Dwie nakładki na klucze, jedna z Iron Manem, druga z Kapitanem Ameryką. Także jeżeli brakuje Wam jakiegoś, nie wiem, ochraniacza na klucz do domu i chcecie go sobie takiego zafundować, to tutaj macie z Kapitanem Ameryką i Iron Manem. Jedna rzecz mnie ciekawi, bo większość tych ochraniaczy mimo wszystko ma dziurę w takim miejscu, że spokojnie tam łańcuszek jakiś powinien przejść przez klucz i przez ochraniacz, żeby ten ochraniacz nie spadł. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Dobra, czyli tutaj jest inaczej troszeczkę rozwiązane, że klucza nie wsadzamy od tej strony od dołu, tylko wsadzamy go od góry.
i on się tutaj będzie blokował łańcuszkiem, a tutaj nie ma nawet możliwości przejścia cała ta główka klucza. Także ten klucz nie powinien nam wypaść, więc jest dobrze zabezpieczony. Fajne, więc jeżeli ktoś ma, tak jak mówiłem, jeżeli komuś brakuje jakichś ozdób do kluczy domowych czy do samochodu, to jak najbardziej można sobie to wykorzystać i będziemy mieli ładne ozdóbki. Dobrze, widzę, że tutaj już naprawdę nam zostało bardzo niewiele rzeczy bym powiedział jest w tym pudełku. Kolejną rzeczą, chyba ostatnią, jest koszulka i koszulka jest fajna. Co prawda ja nie jestem fanem serialu Breaking Bad, ale bardzo lubię Groota i Strażników Galaktyki, więc koszulka jest z Grootem w okularach, z brudką i pod spodem jest napisane Say My Name. I to jest odniesienie do kwestii, którą powiedział Walter White w Breaking Bad, która jest memem, który krąży już po internecie od bardzo długiego czasu, więc dlatego wiem, że to jest z tego. Mimo, że Breaking Bad nie oglądałem, bo mnie po prostu dosyć szybko znudziło. Aczkolwiek jeżeli chodzi o sam design koszulki, jest bardzo fajny i na pewno będę ją nosił. I wydaje mi się, że po prostu po ilości rzeczy, które dostajemy w tych pixelboxach związanych z Breaking Bad, będę musiał się przemóc i obejrzeć chyba w końcu tego Breaking Bada w jakiś wolny weekend. Także koszulka bardzo fajna i tak jak mówiłem, faktycznie tutaj jest już też nadruk, a nie plakietka, jeżeli chodzi o to, że jest ekskluzywna dla Pixelboxa. No dobrze, i rzeczami, które tutaj jeszcze nam zostały, to jest naklejka i przypinka z młotem Thora i napisem I am worthy, czyli jestem godzien tego, żeby dzierżyć młot Thora. Tutaj już o naklejkach i przypinkach naprawdę nie muszę chyba nic mówić, bo znacie moje zdanie na ich temat. I teraz przejdźmy szybko przez checklistę marvelowską. Po pierwsze, miękki twardziel Marvela, czyli licencjonowany pluszak dostępny w różnych wzorach. Tak jak mówiłem, nam się trafił Deadpool, aczkolwiek widziałem gdzieś w internecie informacje, że były różne w różnych pudełkach te pluszaki. Szklanka z pajęczyny, czyli licencjonowana szklanka z serii komiksów o Spider-Manie. Dostaliśmy bardzo fajna szklanka. Klucz do serca Ironmana, czyli licencjonowane nakładki na klucze z filmu Avengers. I tutaj też pytanie, czy to są nakładki tylko z Kapitanem Ameryką i Ironmanem, czy też mogły się trafić nam z innymi bohaterami. Jeżeli mogły się trafić z innymi bohaterami, bardzo się cieszę, że trafił nam się Iron Man i Kapitan Ameryka. Najgroźniejsze drzewo w lesie, czyli ekskluzywna koszulka, którą możecie znaleźć tylko w majowym Pixelboxie. I tak jak mówiłem, ta koszulka jest fajna, te koszulki naprawdę dodają bardzo dużo wartości, jeżeli chodzi o całe te Pixelboxy. I 5, znak, że jesteś godny, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie przypinka. Oraz bonus 30% zniżki na bilet na Festiwal Fantastyki Cytadela w Nowym Dworze Mazowieckim. Nie jest on wliczany we właściwą wartość Pixelboxa. W ogólnym rozrachunku majowy Pixelbox był taki... Były całkiem fajne te rzeczy, ale czy aż tak, żeby zapłacić pewną cenę Pixelboxa, tutaj byłbym w stanie się kłócić. No najfajniejsza z całego pudełka była koszulka moim zdaniem i szklanka na drugim miejscu i te nakładki. No ten pluszak był takim chyba najmniej trafionym gadżetem, który znaleźliśmy. No a przy okazji w porównaniu do czerwcowego Pixelboxa, którego otworzyliśmy chwilę wcześniej, to pozostawia duży niedosyt, bo ten czerwcowy był świetny. Majowy to niestety taki trochę spadek formy, aczkolwiek patrząc na to w drugą stronę, że majowy był pierwszy, a czerwcowy wyszedł później, to tylko i wyłącznie sprawia, że wierzę w to, że teraz kolejne miesiące będą coraz lepsze. Jeżeli chodzi o lipcowy Pixelbox, to będzie on związany z DC Universe, czyli możemy się spodziewać pewnie gadżetów z Wonder Woman, z Batmanem oraz Supermanem, ewentualnie z Flashem, dlatego że ta Liga Sprawiedliwych się pojawia coraz, chyba będzie już niedługo w kinach. Znaczy niedługo jak niedługo, to jest przez cudzysłów przepuszczone, ale chyba ze wszystkich filmów DC to będzie najszybciej pojawiający się film w kinach, jeżeli dobrze mi się wydaje. No dobrze, nie będę przedłużał, jeżeli chodzi o te dwa pudełka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, która forma Pixelboxa tak naprawdę bardziej Wam się podoba. Czy z tym outro i intro, które robię z reguły, czy też taka szybka forma tylko z samym pudełkiem. No wiadomo, że tutaj ona była podyktowana głównie tym, że musiałem po prostu nagrać dwa pudełka w jednym filmie, bo nie chciałem tego rozbijać na dwa osobne, bo to by się mijało troszeczkę z celem. W każdym razie dajcie po prostu znać w komentarzach, ja się na pewno do tego dostosuję. Tymczasem ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie również lajka pod tym nagraniem, a jeżeli nie, to napiszcie w komentarzach, cóż mógłbym poprawić. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie!